Szanowni Państwo, Jan Sadarek się kłania. Jesteśmy chwilę przed decydującym starciem w drugiej rundzie wyborów prezydenckich we Wrocławiu pomiędzy obecnie urzędującym panem Rafałem Dutkiewiczem, a aspirującą do fotela prezydenckiego panią Mirosławą Stachowiak-Różecką. Motywem przewodnim kampanii przed drugą turą pana prezydenta jest słowo bliżej. Można je różnie rozumieć. Ale ponieważ widocznie okazało się ono mało czytelne, to hasło kampanijne dla mieszkańców Wrocławia, pan prezydent, gdzie tylko może, wyjaśnia, że chodzi mu o to, żeby był bliżej mieszkańców. Zgadzam się z tym, to jest prawidłowa diagnoza. Pan prezydent przez te kilka kadencji bardzo mocno się od nas wszystkich oddalił. Ja odczułem to na sobie, ponieważ kiedy wróciłem z emigracji, dowiedziałem się o takiej deklaracji pana Dutkiewicza, że chce się ścigać z Londynem i Frankfurtem. Akurat w jednym z tych miast mieszkałem kilka lat i pomyślałem sobie, a podzielę się doświadczeniami z życia w takiej metropolii z panem prezydentem, skoro chce się ścigać, to pomogę mu w tym wyścigu. I proszę Państwa, umawianie się na spotkanie z prezydentem Wrocławia trwa 2 razy dłużej niż umawianie się na spotkanie z merem Londynu. To daje do myślenia. W związku z tym to hasło bliżej uważam za uzasadnione, natomiast no trochę za późno pan, panie Rafale, się zorientował, że trzeba być bliżej mieszkańców. Był pan wybrany przez nas w wyborach powszechnych i rozumiem, że wybrała pana Rada Miejska i trzymał pan sztamę z rajcami, bo to oni decydują, czy pan będzie prezydentem, ale my od kilku kadencji w wyborach powszechnych pana wybieramy, a pan o nas zapomniał. W związku z tym nie widzę, na przykład ja jako wyborca, innej możliwości, jak głosowanie w tej drugiej rundzie na panią Mirosławę, która jasno i wyraźnie deklaruje w swoim programie, że o nas pamiętać będzie od pierwszych dni swojego urzędu. Dziękuję Państwu za uwagę.